Moja babcia mawiała, że na bezrybiu to jak ryba. Że jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Moja babcia powtarzała bardzo często, że nie można mieć za wysokich wymagań, gdyż życie jest nieco inne. To znaczy, że nasze marzenia i tak się nigdy nie spełnią. Moja babcia była przekonana, że nie ma na świecie, nie ma takiego faceta, który by w pełni uszczęśliwił kobietę. Nie ma takiego, po prostu nie istnieje. I dlatego moja babcia powtarzała mojej siostrze, że jak nie ma Francuza, to niech będzie meduza. Natomiast ja nie jestem przekonany, czy rzeczywiście obniżenie swoich oczekiwań poniżej poziomu, minimalnego poziomu, może spowodować, że kobieta będzie szczęśliwa. Ba, czy może to spowodować, że kobieta w ogóle będzie zadowolona? Ba, czy kobieta w ogóle jest w stanie uśmiechać się serdecznie, uśmiechać się prawdziwie, jeżeli partner, z którym jest poniżej minimalnego poziomu? To znaczy, drodzy panowie, nie oszukujmy się. Nie każdy się nadaje na Francuza. I dlatego kupcie sobie przynajmniej arbuza.